W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W łączności z Maryją, Matką Bolesną, przejdziemy o Jezu tę drogę krzyżową, którąś odbył, aby dokonać odkupienia naszego na Kalwarii. Obyż rozważanie tych głównych tajemnic męki Twojej napełniło serce nasze skruchą za grzechy i wdzięcznością za wielką ku nam miłość Twoją. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Patrzmy oczyma naszej duszy, jak Pan nasz Jezus Chrystus staje przed ludzkim sądem, staje przed Piłatem, jak zostaje niesprawiedliwie oskarżony przez faryzeuszów o różne zbrodnie, których się nie dopuścił. On, który jest całkiem niewinny. Patrzmy, jak on słucha tych oskarżeń w cichości. Patrzmy, jak słyszy później wyrok śmierci. Nie buntuje się, bowiem znosi ten wyrok śmierci dla nas, dla naszego odkupienia, aby nas z grzechu oczyścić. Dziękujmy Mu za tą gotowość do tego, żeby przyjąć naszą karę za nasze grzechy. Zmiłuj się nad nami, Panie. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Stacja druga. Pan Jezus przyjmuje krzyż na swe ramiona. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Przed chwilą Pan Jezus słyszał niesprawiedliwy wyrok. Teraz widzi, jak przynoszą mu krzyż. Krzyż, na którym przyjdzie mu oddać życiem. Pan Jezus nie ucieka przed tym krzyżem. Wyciąga po niego swoje ramiona nie dlatego, że cierpienie jest przyjemne, ale dlatego, że przez ten krzyż, przez tą boleść, on nas do nieba doprowadzi. Prośmy, abyśmy wykorzystali tą mękę, którą Pan Jezus dla nas niósł, abyśmy potrafili poprzez pokutę, poprzez dobre uczynki, poprzez modlitwę korzystać z tych owoców, które Pan Jezus wysłużył teraz, przyjmując ten krzyż na swe ramiona. Zmiłuj się nad nami, Panie. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Stacja trzecia. Pan Jezus upada pod krzyżem. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Właśnie przed chwilą Pan Jezus ochoczo wyciągnął ramiona po krzyż. A teraz, już chwilę później,
upada pod Jego ciężarem. Pan Jezus jest już po biczowaniu, po biciu przez straż arcykapłana. Jest już ukoronowany cierniem. Ocieka krwią i potem upada pod ciężarem krzyża. Ale cięższy od tego krzyża jest ciężar naszych grzechów. Tych dosłownie naszych grzechów. Niech ten obraz niewinnego Boga i człowieka, który od razu upada pod ciężarem krzyża, jakby był on cięższy niż Stwórca może go unieść. Patrzmy i żałujmy. Żałujmy za wszystkie nasze grzechy i zróbmy to mocne postanowienie, że odtąd grzechu pragniemy mocno unikać. Zmiłuj się nad nami, Panie. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka matkę swoją. Adoramus te Christe benedicimus tibi. Po pierwszym upadku Pana Jezusa oczywiście podnosi się On, bo żaden ciężar dla Boga ostatecznie za ciężki nie będzie. Ale zaraz po tym pierwszym upadku spotyka on Najświętszą Maryję Pannę. Jego matka ze łzami w oczach w swoim sercu niesie ten sam ciężar, który niesie jej syn na swoich barkach. Pomaga mu jak może swoim spojrzeniem, swoją obecnością, swoim sercem. Prośmy w trakcie tej stacji Drogi Krzyżowej, aby Najświętsza Maryja Panna i nam zawsze towarzyszyła. Uczyła nas nieść i nasz krzyż, naszych słabości, naszych trudów, naszych boleści. Zmiłuj się nad nami, Panie. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Stacja piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Adoramus te Christe benedicimus tibi. Szymon wraca z pola. Jest zmęczony. Chce wrócić jak najszybciej do domu. Widzi ten smutny, tragiczny, krwawy korowód. Najchętniej zszedłby mu z drogi, zniknął jak najszybciej. Zostaje jednak dostrzeżony przez strażę, zmuszony do tego, żeby pomógł dźwigać krzyż. Bo wydaje się, że Pan Jezus jest już tak umęczony, już tak bardzo się wykrwawił, że żołnierzom wydaje się, że może tego krzyża na Kalwarię nie donieść. Ta scena uczy nas bardzo wiele. Pokazuje nam,
że aby to zbawienie wysłużone przez Pana Jezusa faktycznie zadziałało w konkretnej duszy, potrzeba naszego działania, potrzeba naszego uczestnictwa, potrzeba, żebyśmy i my ten krzyż razem z Panem Jezusem dźwigali. Krzyż naszych drobnych umartwień, naszych trudności, znoszonych z cierpliwością, z oddaniem, z miłości do Pana Jezusa. Zmiłuj się nad nami, Panie. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Pan nasz Jezus Chrystus wędruje tą drogą, ociekając krwią. W tym skwarze, upale letniego dnia. Pył unosi się nad ulicami Jerozolimy. Ten pył wchodzi w rany Pana Jezusa, przykleja się do płynącej krwi. Weronika pragnie pomóc, pomóc jak potrafi. Pragnie przynajmniej tyle zrobić dla Pana Jezusa, aby otrzeć Jego oblicze. I ten drobny uczynek zostaje nagrodzony w sposób wyjątkowy. Pan Jezus zostawia swoje oblicze na jej chuście w sposób cudowny, odbitym. Pokazuje nam to, że ten, kto pragnie prawdziwie realizować miłość bliźniego, ten, kto pragnie pomóc, pragnie kochać, ten jest obrazem Pana Jezusa. To imię Weronika, Veraika, prawdziwy obraz. To imię oznacza właśnie to. Prawdziwy obraz Pana Jezusa, który z miłości pragnie bliźniemu pomóc. I my prośmy o prawdziwą miłość bliźniego. Zmiłuj się nad nami, Panie. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Stacja siódma. Pan Jezus upada po raz drugi pod ciężarem krzyża. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Nie przez przypadek. Ten drugi upadek jest właśnie po tym, jak i Szymon Cyrenejczyk pomógł. I Weronika Panu Jezusowi pomogła. Pomimo tych gestów, pomimo tej pomocy, ciężar tych grzechów jest tak dużym. Siódma stacja jest stacją dokładnie w połowie drogi krzyżowej. Również jest to symboliczne. Właśnie wtedy, gdy człowiek dociera do połowy drogi czegoś, gdy zaczął już dawno temu,
a koniec również wydaje się jeszcze odległy. Właśnie wtedy szczególnie trudno jest wytrwać. Pan nasz Jezus Chrystus podnosi się i pomimo tego, że Golgota jest wciąż jeszcze daleko, tam kieruje swój wzrok i podąża dalej. Prośmy, abyśmy w tym Go naśladowali, abyśmy nie ustawali, nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że cel, do którego zdążaliśmy, jest jeszcze tak bardzo daleko. Zmiłuj się nad nami, Panie. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Pomiędzy drugim a trzecim upadkiem, co robi Pan nasz Jezus Chrystus? Pociesza płaczące niewiasty, wskazując jednocześnie, co jest prawdziwym problemem. Nie jest tragedią sam fakt cierpienia, ale tragedią prawdziwą jest brak pokuty. Prawdziwą tragedią jest to, gdy człowiek nie korzysta z tego cierpienia Pana Jezusa, nie nawraca się, grzechów swoich nie porzuca i nie pokutuje za nie. Płaczcie nad wami i nad dziećmi waszymi, mówi Pan nasz Jezus Chrystus. Płaczcie nad waszymi grzechami, płaczcie nad tymi karami, które nadejdą. I my, rozważając tą mękę, cały czas przed oczami miejmy nasze grzechy i za nie żałujmy. Zmiłuj się nad nami, Panie. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Stacja dziewiąta. Pan Jezus upada po raz trzeci pod ciężarem krzyża. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Ostatni upadek Pana Jezusa na drodze krzyżowej. Cel wydaje się już być blisko, ale czasami właśnie u celu wytrwać jest najtrudniej. Czasami właśnie u celu sił jest już najmniej. Prośmy Pana Jezusa, patrząc jak On już u kresu sił, wykrwawiony, ubiczowany, jednak podnosi się po to, żeby wejść na sam szczyt. Prośmy Go, abyśmy i my potrafili wytrwać aż do ostatniej godziny. Prośmy Go o tą łaskę wytrwania aż do ostatniej godziny. Zmiłuj się nad nami, Panie.
a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Stacja 10. Pan Jezus zszedł obnażony. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Zobaczmy, jak po całej tej długiej drodze krzyżowej, dotarłszy na miejsce, te szaty przesiąknięte krwią po biczowaniu. Ta krew, która już zdążyła się zakrzepnąć. Zobaczmy, jak kaci brutalnie zdzierają te szaty z ciała Pana Jezusa. Rozważmy, jak bolesne i jak przykre, jak upokarzające jest to dla Najświętszego Syna Bożego. I prośmy w trakcie tej stacji Drogi Krzyżowej o siłę do znoszenia wszelkich upokorzeń. I jeszcze bardziej o siłę do tego, żeby samemu nie być przyczyną czyichś upokorzeń. Zmiłuj się nad nami, Panie. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Usłyszmy te uderzenia ciężkiego młota, które spadają na gwoździe, które przebijają dłonie i nogi Pana Jezusa, przebijają i przybijają do krzyża. Syn Boży nie może już nawet swobodnie poruszyć ręką i nogą. Te dłonie, które błogosławiły, te nogi, które niosły dobrą nowinę, zostają przybite do krzyża. Prośmy, patrząc na to, abyśmy potrafili znosić, gdy w jakiś sposób czujemy, że coś nas ogranicza. Prośmy, abyśmy potrafili praktykować posłuszeństwo, bo właśnie posłuszeństwo skłania Syna Bożego do tego, żeby przyjąć na siebie tą karę, żeby pozwolić odebrać sobie tą wolność. Prośmy o prawdziwą cnotę posłuszeństwa, która nigdy nie daje się skłonić do złego, ale która chętnie poddaje swoją wolność wtedy, gdy ktoś nam coś dobrego poleca. Zmiłuj się nad nami, Panie. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Pan Jezus zawołał głosem wielkim: wykonało się. Skłonił głowę i wyzionął ducha. Więc stało się. Syn Boży oddaje dobrowolnie swoje życie, wisząc na drzewie krzyża, jako pokutę za nasze grzechy. W milczeniu rozważajmy ten szokujący, tragiczny moment, który jest jednocześnie największym dowodem miłości Pana Boga do nas. Dziękujmy Panu Jezusowi za tą tak wielką ofiarę, którą poniósł dla naszego zbawienia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zmiłuj się nad nami, Panie. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża i oddany Matce. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Zobaczmy to oczyma naszej wyobraźni. Jak Nikodem z Józefem z Arymatei szczypcami wyjmują gwoździe z dłoni i z nóg Pana Jezusa. Jak próbują delikatnie to ciało, przenajświętsze ciało Pana Jezusa zdjąć z krzyża. Jak Najświętsza Maryja Panna na to ze łzami w oczach, z rozdartym sercem patrzy. Jak ciało jej boskiego Syna zostaje jej oddane. Dokonało się i w tym momencie ta ofiara Najświętszej Maryi Panny również się dokonuje. Wtedy, gdy Pan nasz Jezus Chrystus swoje życie już oddał, ona jeszcze musi patrzeć na to umęczone, martwe ciało Syna Bożego i jej Syna. Krótko wcześniej usłyszała o świętym Janie: oto Syn Twój. Krótko wcześniej Pan Jezus oddaje jej wszystkich nas za jej dzieci. A my naszymi grzechami przyczyniliśmy się do tej męki Pana Jezusa. Tym bardziej prośmy ją, abyśmy już się do tego nie przyczyniali, abyśmy już tej boleści jej jeszcze nie powiększali. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zmiłuj się nad nami, Panie.
a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Stacja 14. Pan Jezus złożony w grobie. Adoramus te Christe benedicimus tibi. Milczący, smutny orszak zdąża od miejsca ukrzyżowania do nowego grobu wykutego w skalę. Ciało Pana Jezusa zostaje przygotowane bardzo szybko do pogrzebu, owinięte w drogocenny materiał, szybko namaszczone i złożone w grobie. Dla większości, dla wszystkich uczniów to jest doświadczenie tak tragiczne, że nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Tylko Najświętsza Maryja Panna zachowuje wiarę, wie, po co to wszystko było. I pomimo tego, że to ona właśnie cierpi w tym wszystkim najbardziej, to jednak ona wierzy. Będziemy to widzieli wtedy, gdy ona nie pójdzie następnego ranka po szabacie, aby ponownie namaścić ciało Pana Jezusa, bo ona doskonale wie, że wtedy już Go tam nie będzie. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę o tą wiarę, która jest w stanie przetrwać wszystko. Zmiłuj się nad nami, Panie. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Idziemy na środek. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.